kochani! Dawno nas nie było, co? Nie mów jak Lofamoli 1. LPS... Tfu, LPX... Xelda. A ja tak powiedziałam jak ona? Tak. Hejka, kochani! No... Dobra, wystarczy tego. Dzisiaj bardzo super temat, bo jak widzicie po tytule tego vloga, dzisiaj skomentujemy wasze komentarze, wasze maile i wasze pytania na Asku. A co pójdzie na pierwszy ogień, to co najsłabsze, czyli pytania na Asku. No bo najśmieszniejsze będą te maile, dlatego damy je na koniec. Oczywiście nikt ma się nie poczuć urażony tym vlogiem. Po prostu tak postanowiłyśmy, że tak będzie fajnie. Pójdę po laptopa. Mój synek. Dobra, no to na pierwszy ogień Zuzia Gala zapytała, kiedy kolejny filmik? Kiedy go zmontujemy? Czyli ten, kiedy zmontujemy. Czyli pewnie dzisiaj. Nie, ona zapytała, kiedy? Kiedy? To robi różnicę. To duża. Kiedy następny odcinek legendy Fia Pais? Trochę za krótki był jak dla mnie. Trochę rozczesany może z tymi wymaganiami. Poza tym napisałam w opisie, że będzie w piątek. Dlatego pytanie zupełnie bezpodstawnie zadane. Pokażesz się kiedyś w jakimś filmiku. Dwie kropki i znak zapytania. Otóż nie. Nie wiem, po co zadajecie to pytanie. Przecież wiecie sami. Najlepiej. Czy macie Movie Star Planet? Czy macie Stardoll? To są najważniejsze chyba pytania życia. Bo co wam to da, czy my mamy to, czy to? No oni chcą z tobą się tam spotkać. Dobrze, ale no i co? Zobaczą jak wygląda w Movie Star Planet? Co mi? Myślą, że my tak naprawdę wyglądamy? Wiesz, ty nawet nie masz Movie Star Planet, dziecko. No dobrze, ani nie mamy Stardoll. No, więc twój wywód zbędny. Czy lubicie kurczaka z piekarnika? Wasze pytania... Ach, te wasze pytania takie istotne. Nawet. Ja lubię, ha. Wiesz, jest taka panienka, jest taka chrupiąca i dobra. Dobra, dajmy sobie już spokój z Askiem. Czyli jeszcze chociaż dwa, proszę. Jedno. Dum, 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 dum. Masz fajne filmy. Czekam na filmik. Która odpisuje? Która przez U otwarte. No bo jakie można by było użyć do słowa która? Już się nie przyczepię, że nie ma przecinka przed która, bo nie wszyscy muszą to wiedzieć. Znaczy muszą, ale dobra, to jest ask. Nie trzeba się czegoś takich rzeczy. No, przecież... Ale która przez U zwykłe. Przecież na przykład... To mnie tak smudzi. Ludzie, smudzicie mnie. Na asku na to się nawet pisze U lub, tak? No to bez przesady z tymi przecinkami. No dobra. I tak nikt nie pisze kropek nawet. No okej, okay. Dlatego tylko się czepiam. Która przez U zwykłe. Rozumiem, jakbyście zrobili błąd w jakimś trudnym słowie. Ale która? Słuchajcie, to jest... Naprawdę smutne. Naprawdę mnie to zasmuca. Skąd wy się w ogóle bierzecie z takimi pytaniami? Czy one są miłe, ale te błędy, och, błagam. I to nie tylko na asku, w komentarzach, a w mailach to Najgorsze są pytania na asku, na które jest zapisane. Czekaj chwilę. Najgorsze są pytania, na które jest zapisane. Proszę, proszę, odpisz, proszę, proszę, odpisz, odpisz, błagam, odpisz. To takie ważne, ile masz lat? Dobra, tak. Teraz... Przeczytamy wam kilka komentarzy, które pojawiły się pod filmikiem Legenda Fia Pais, pierwszym odcinkiem. Przestań. Ja... Czekaj! Nie! Nie! Prawie złoty medal! Otóż Julia Chocolate... Nie, Chocolate LPS. Czekaj, gdzie ty są masz? A tu. Julia Chocolate LPS. Ale powinno być, nawet to nie jest czekolad, bo co latte powinno być, a nie schoc latte. No to nie wiem, jak to się czyta. Mam małe pytanko. Czy legenda Fia Pais jest wymyślona przez was, czy na podstawie jakiejś książki, czy filmu? Mam do ciebie małe pytanko. Czy ty, moja droga, nie wierzysz w nas? Uważasz, że nie wymyśliłyśmy tego serialu? Że jest za dobry, że jest za dobry. Za dobry? Za dobry. I tak ci odpowiedziałam. I tak ci odpowiedziała. Dobra, następna osoba. Napisała ten komentarz There is the different nifl. Delcest albo de Icest LPS. Przeliterujemy. Tychy e, icy e, syty, lipy sy. Esyndem, uspokój się.
No czytaj to, ten komentarz. Jak ty to robisz, że zawsze masz takie fajne filmy i świetną scenografię? Totalnie. To już dodałam ja. Magic! Chcę mi jakiś hejt. Hejt! Gdzie są hejty? Nie zwracajcie na nią uwagi. Ten film nie jest taki fajny jak Teenagers i inne. Problem, Mile, no to wiesz. Wiem, że się przyzwyczailiście do Teenagers i do tych innych seriali, ale my nie chcemy cały czas tkwić w tym samym. Jak Sophie GTV, która cały czas gnije w popular. Ale oni powiedzą, że on jest sezon. I tak uwielbiam Sophie G. Dobra, a teraz przeczytamy wam dwa maile. Tylko dwa. Dwa maile. I ja już wiem jakie. Bo... Nie, ona już wie jakie. 6 marca o 19.24. 19.24. Oliwia, nie będę mówiła jaka, bo może nie chcę. Wysłała nam maila. Pomocy! Proszę, Pudi! To musi być coś ważnego. Przestań! Niszczysz mi dramaturgię. Uwaga, cicho. To na pewno ważne. Gwiazdyczna pauza? Chciałam się zapytać, z jakiego programu robisz? Te efekty, na przykład jak w LPS-owy vlog. No bo jak nagrywam filmiki, to ten film potrzebuje efektów! Buziaczek, odpowiedz tylko program lub stronę. Safi LPS. Pozdro. Al. Ale al to jest jakieś z A chińskie. Zobaczycie sami. Używamy Movie Makera. Movie Maker. Co, taką karteczkę może jeszcze kolorową wam do każdego 10 tysięcy takich malutkich karteczek wyślemy. Do każdego. Słuchajcie, mam pomysł. Ty tłumacz, skąd można pobrać. No tłumacz, ale co? No, że na oficjalnej stronie Windowsa. A, na oficjalnej stronie Windowsa. Można pobrać sobie taki program. Wpiszcie po prostu sobie w Google. Upatrzapuj Google, u was Google. Ale wpiszcie sobie po prostu Movie Maker i tam będzie oficjalna strona. I sobie ściągnięcie, no ja nie mogę, jaki problem? Czyli tam jest napisane jak W, pobierz. No właśnie. Albo przetłumaczcie sobie po prostu tą stronę, która jest po polsku. Zemdlałaś? Nie, przegrałam. O, dzięki. Widzicie ten napis? Movie Maker. To nasz program. Możecie sobie pobrać. Zupełnie za darmo. Już oficjalnie strony. Nie róbcie już takich pytań, bo one są naprawdę denerwujące. Naprawdę. I już po prostu nie będziemy odpowiadały na takie pytania. Dobrze? Bo wiecie, dobrze wiecie. Sól pieprz wysłała nam wiadomość. Bardzo ważne dwa pytania do Pudi! Witaj Pudi, jestem twoją fanką, Al. Po prostu mnie inspirujesz, jesteś cudowna, bardzo kocham twoje filmiki z LPS. Chcę też zacząć kręcić filmiki. Mniej więcej wiem o co, come on. Au. Tylko mam dwa pytanka. Jeden. Czy da się robić filmy z około 30 LPS? Niestety nie zdążyłam uzbierać więcej, bo weszły te słodkie zwierzaki i nie bardzo mi się podobają. Okej, teraz dwa. Skąd bierzesz te ścieżki filmowe do twoich filmów? Chyba dźwiękowe. Bo mam problem. Dotworzę nagranie, wcześniej filmy słychać takie okropne buczenie. A gdy dodam muzykę, to w tle jest lepiej. Więc gdybyś mogła mi trochę z tym pomóc, byłabym wdzięczna. Al, kocham cię, Pudi. Nie wiesz jak. XD. I pozdrawiam. Buziaczek. The Jelly Beans TV. PS. Super pomysł z tym wspólnym teledyskiem. Na pewno coś nagram. Al. I jeszcze jedno małe pytanko. Ma być z muzyką, czy bez? Al. Na twoje pytanka dwa odpowiemy tak. Z 30 LPS. No oczywiście, że można. A czemu nie? I... Drugiego, skąd bierzesz ścieżki, chyba dźwiękowe, do twoich filmów? youtube.com. A i ostatnie pytanko, cieszę się, że je zadałaś, bo jest cudownym nawiązaniem do dalszej części tego vloga. Super pomysł z tym teledyskiem, dzięki, nasz. I czy ma być z muzyką, czy bez? Jak wolisz, i tak wyciszymy ten filmik. Jeżeli muzyka pozwala ci lepiej tańczyć, no to... Przez jeden tydzień uzyskałyśmy chyba około 30 takich filmików już. Chyba 34. I czekamy cały czas na następne, bo są świetne. A wiecie, jakie nam się najbardziej podobają? Jak wy tańczycie. Jak wy, no. Dostaliśmy takie trzy. Jeden jest taki, że dziewczynka tańczy z bratem. Jeden jest taki, że dziewczynka tańczy na krześle. Jeden jest taki, że bardzo dużo osób tańczy i to jest w muzyczce Harlem Shake'a. I one są świetne, chociaż jakość nie musi być taka egzemplarna. Te
filmiki, na których wy tańczycie, są mega. Jeżeli możecie upubliczniać swój wizerunek, to wysyłajcie nam takie filmiki, bo one są super. Jesteście, aż nam się cała twarz śmieje, jak na nas patrzymy. Naprawdę, super. Naprawdę, proszę. Jak byście wy to zrobili? Tak. I takie słodkie oczko. I buziaczek. I dzióbek. Dobra, dzióbki, żegnamy się z wami. To już by było na tyle w tym vlogu. Au! No więc papa, pamiętajcie, że jestem tą ważniejszą pudim i... No to zadaj te wszystkie pytania, które się zadaje na koniec. Jak jesteś taka mądra. Czekaj chwilę. Pamiętajcie, żebyście wszystko komentowali. Mówcie, jakie byście chcieli cała nieostra. Jakiego byście chcieli kolejnego vloga i w ogóle pytajcie się. Dobra, słuchajcie, już teraz wam zadam pytanie, co chcecie zobaczyć w następnym vlogu? Piszcie, jakie komentarze was najbardziej rozśmieszają? Piszcie i wszystko to chcecie pisać? Piszcie. Do zobaczenia w następnym vlogu, który nie wiemy kiedy będzie, ale może już nie będziecie musieli tak długo czekać jak na tego. Pa, pa!